to, co teraz tutaj widzimy, to jest wspaniały obraz. I to ogromnie cieszy, że powracamy, że wydobywamy z zapomnienia jednak tą bardzo ciekawą historię tego miejsca. Przecież tutaj był pewien okres czasu, kiedy z tego miejsca kierowano Polską. Tu i dlatego dobrze, że władze gminy, władze miasta Zakliczyna zadbały o to miejsce. Tak się mi marzyło, żeby coś tutaj, żeby uratować przynajmniej mury tej wieży, a tymczasem okazuje się, że jeszcze zrekonstruowano kolejne, wybudowano następne. No to oczywiście to jest coś, o czym warto i mówić, i przede wszystkim mówić młodemu pokoleniu, bo w zasadzie oni to tak niewiele wiedzą na temat tutaj zamku w Melsztynie, a to jest chyba taka perełka w okolicy tutejszej. Tak, to już czwarta wiesiada rycerska w Melsztynie. To wydarzenie, które przyciąga bardzo wielu mieszkańców gminy Zakliczyn, turystów. Duże zainteresowanie właśnie osób, które kochają średniowiecze, kochają te czasy, a to były piękne czasy dla Polski. Właśnie tutaj można było zobaczyć stroje średniowieczne, sztukę walki średniowiecznej, oczywiście potrawy średniowieczne, koncert muzyki średniowiecznej, oczywiście również bitwę o zamek, tradycyjną bitwę o zamek, która tutaj się odbywa. To są właśnie wszystkie te walory, które chcemy pokazywać naszym mieszkańcom. Również można skorzystać z tych średniowiecznych potraw. Nasi lokalni artyści również tutaj wystawiają swoje rękodzieło, tak aby można je było sprzedać. Pokazujemy po prostu ziemię zakliczyńską od tej najpiękniejszej strony, właśnie od tego, od czasów, od historii, z którą jesteśmy związani, którą chcemy właśnie pokazywać, z której jesteśmy dumni. Ważne jest to, aby tego typu przedsięwzięcia były realizowane, bo to jest z całą pewnością przybliżanie informacji na temat kultury, tradycji, historii tego regionu. Szczególnie cieszę się, że tak dużo młodych ludzi bierze udział w tej biesiadzie rycerskiej. My jako Samorząd Województwa Małopolskiego staramy się właśnie wspierać te działania, które mają przybliżać historię, wartości patriotyczne też, które mają na celu edukować szczególnie to najmłodsze pokolenie. Po raz kolejny spotykamy się po to, żeby spotkać się z historią, zobaczyć, jak wyglądaliśmy kilka wieków temu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłem uczestniczyć w biesiadzie rycerskiej zorganizowanej przez pana burmistrza, pana Chrobaka. Cieszę się, że to miejsce powoli wraca do swojej świetności. Są środki finansowe na kontynuowanie prac przy nie tylko odbudowie zamku, ale również środki finansowe na to, aby umocnić wzgórze, aby nam to, co tutaj odtworzymy, nie zsunęło się do Dunajca. Także no, cieszę się, że to, co rozpoczęło się kilka lat temu, trwa. Czwarta biesiada rycerska na zamku w Melsztynie to piękne wydarzenie promujące naszą atrakcyjną gminę Zakliczyn, która ma bardzo wiele walorów. Między innymi jest to zamek w Melsztynie, który kontynuujemy, chcemy odbudowywać. W tym roku realizujemy czwarty etap odbudowy zamku w Melsztynie. Już łącznie ponad 1 100 000 zł otrzymaliśmy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odbudowę zamku w Melsztynie. W najbliższych tygodniach będzie realizowany kolejny, tak wspomniałem, czwarty etap tej inwestycji. Kolejna kondygnacja do poziomu ponad 10 metrów. I w perspektywie czasu chcielibyśmy wykonać jeszcze jeden strop i nakryć zamek, nakryć wieżę zamku dachem, tak aby służyła ona również jako wieża zamkowa.
Rośnie zamek w Melsztynie dzięki inwestycjom prowadzonym przez gminę Zakliczyn w ostatnich latach. Rozwija się Biesiada. W przyszłym roku, w roku 2022, zapraszamy na ostatni weekend czerwca na kolejną, piątą Biesiadę. Będzie wielu rycerzy, wiele grup rekonstrukcyjnych, będą sokolnicy, będzie się dużo działo. Przybywajcie na Melsztyn.